Ladies and gentlemen, have you ever seen the real gladiators? Today they are visiting Bielsko-Biała. This is our fourth time in Poland. But in general, this is the 24th show of Celtic Gladiator in its history. And we are really glad to be tonight here in Silesian district of Poland, in Bielsko-Biała. Today we are gonna see 13 absolutely astonishing fights in MMA Formule. We are sure that this show will be very memorable for this city. Now, ladies and gentlemen, it's time to begin the Celtic Gladiator 24! Panie i panowie, prawdziwi gladiatorzy dzisiaj przyjechali do Bielska-Białej. To jest czwarta edycja gali Celtic Gladiator w Polsce, ale w sumie 24. Zobaczymy dzisiaj 13 znakomitych pojedynków w formule MMA, a teraz już czas poznać głównych bohaterów dzisiejszej gali. Ladies and gentlemen, our federation proudly presents our fighters. From Walszkoła Walki Drwala, Szymon Petka! I jego rywal z Halnego Nowy Sącz, Stanisław Ogorzałek! The next fight representing Szkoła Walki Drwala, Barbara Grabowska! And representing Halny Nowy Sącz, Alicja Frączek! We are going through the third fight. From Uzbekistan, representing Silesian Cage Club, Boksodirion Yamaldinov! And his opponent representing Halny Nowy Sącz, Krzysztof Lelito! Next fight representing Hightower Gym from Moldova, Daniel Rojbu! And his opponent, representing Das Berserkers Team Bielsko-Biała, Paweł Szumlas! Next fight is gonna to belong to representative of Shark Top Team Bytom, Patryk Grzemski! I jego rywal z Das Berserkers Team Bielsko-Biała, Filip Lamparski! And the last fighters from the first part of our show. From Ukraine, representing Sparta Ivano-Frankivsk, Mikhail Kurch! And his opponent, representing Das Berserkers Team Bielsko-Biała, Patryk Chromak! Panie i panowie, oto bohaterowie pierwszej części gali Celtic Gladiator 24! Sędziowie, którzy będą czuwać nad sprawiedliwym przebiegiem dzisiejszych konfrontacji w oktagonie. Sędzia główny Krzysztof Kułak, pozostali sędziowie Lech Gorczak, Paweł Spadło oraz Bartosz Szydło. To byli zawodnicy, którzy wystąpią w pierwszej części gali Celtic Gladiator 24, a tymczasem zobaczmy, co działo się na wczorajszym ważeniu. We'll be right back.
Celtic Gladiator to z kolei zawodnik z Brazylii, Albert Fonseca, który zmierzy się z Michałem Więckiem, tym oto zawodnikiem. To co-main event, a to już uczestniczka, pierwsza uczestniczka main eventu, walka o pas, Julia Stoliarenko z Litwy, no i kiedyś świetna kickbokserka, obecnie świetna zawodniczka MMA, Marta Waliczek. Ladies and gentlemen, in few moments we'll begin the first fight of tonight's event, Celtic Gladiator 24 here in Bielsko-Biała. In the blue corner, we are gonna see 29 years old fighter from Szkoła Walki Drwala. He's 1.87 meters tall, he weighs 93 kilograms. His record presents no wins and no losses, who he is debuting today in amateur MMA. Please welcome Szymon Petko! Kategoria do 205 funtów, Szymon Petka jest pierwszym uczestnikiem walki z undercardu Gali Celtic Gladiator 24. Ja nazywam się Daniel Dziubicki i zapraszam na pierwszą część dzisiejszej imprezy. Szymon Petka, Szkoła Walki Drwala, więc Tomasza Drwala, pierwszego zawodnika w UFC. Pierwszego zawodnika z Polski oczywiście. To był chyba 2007 rok, kiedy Tomek Drwal walczył z Thiago Silvą. Świetna walka, pierwsza zwłaszcza runda. No niestety w drugiej już zabrakło troszkę gazu naszemu pionierowi, a tymczasem jego podopieczny już za moment zamelduje się w klatce Celtic Gladiator i tym samym otworzy całą galę. No potem oczywiście Tomek Drwal miał jeszcze kilka walk. Ostatecznie stoczył ich bodajże 4 łącznie. Szymon Petka, narożnik niebieski. Sędzią klatkowym będzie Krzysztof Kułak. And his opponent in the red corner. 18 years old fighter representing Kalny Nowy Sącz. He's 1.95 meters tall. He weighs 93 kilograms. His record presents one win and no losses. Ladies and gentlemen, please welcome Stanisław Ogorzałek! Inside, new, hang, go, go, big time. Y'all know how this shit go, you know. All eyes on Buffalo. Roll up. Wszystkie oczy na Stanisława Ogorzałka, zawodnik reprezentujący klub Halny Nowy Sącz, zawodnik, który dzieli starty między MMA a kickboxingiem. W maju otwierał galę Halny Fight Organization w Nowym Sączu, pokonał wówczas Krystiana Podrazika. I to było na samym początku, to była walka półzawodowa, podobnie jak teraz. Jeśli chodzi o MMA, no to on także na Halnym pokonał Radosława Metela. To był jego ostatni występ w tej formule, w formule mieszanych sztuk walki. Było to w 2018 roku, dokładnie pod koniec października. Stanisław Ogorzałek, narożnik czerwony. Walka w formule semi-pro. Czekają nas 3 rundy po 3 minuty każda. Kategoria wagowa 93 kg. Walkę poprowadzi sędzia Krzysztof Kułak. A więc Dawid Kutryn już przedstawił państwu warunki tej walki. 3 razy 3 minuty, a więc dlatego będzie to formuła semi-pro. Widzimy porównanie zawodników. Ogorzałek młodszy, natomiast wyższy, no i z jedną walką oficjalną więcej. Fight! No i jak już mówiłem, Krzysztof Kułak, legenda polskiego MMA, weteran polskiego MMA, będzie sędzią klatkowym w tym pojedynku. Ogorzałek, czerwony narożnik, niebieski Szymon Petka. Już widzimy, że jaki plan na tą walkę ma Staszek. Ogorzałek tutaj cały czas stójka, dosyć dynamicznie, są niskie kopnięcia. Teraz świetny middle kick. Do
Dobrze zaczął zawodnik z Nowego Sącza, podopieczny Łukasza Pławeckiego. Oczywiście jest to typowo, to nie jest typowo kickbokserski klub. Natomiast oczywiście kładący nacisk na walkę w stójce. Mówię tu cały czas o Halnym, Nowy Sącz. Ale oczywiście tutaj będziemy mieli paru reprezentantów właśnie klubu z Małopolski. Na razie bardzo dobrze pracuje lewą ręką Stanisław Ogorzałek. No i są te kombinacje. Zakończył jeszcze atakiem na tułów Ogorzałek, ale na razie dobrze dystansuje go Petka. Na razie nie ma jakichś mocniejszych wymian. Na razie spokojnie obaj zawodnicy, chociaż już widzimy po nosie Stanisława Ogorzałka, że wyłapał parę ciosów. No cały czas gdzieś te niskie kopnięcia, pojedyncze ciosy ze strony Ogorzałka, odpowiada cały czas Petka. Gdzieś próbuje złapać na cios prawym sierpem zawodnik z Krakowa. No i także lewy za lewy. Jest wysokie kopnięcie, chociaż takie bardziej w bark kierowane. Ni to mid, ni to high. Teraz popracował prawą ręką Petka. Czas ci leci na ekranie, według niego pukaj. Według niego pukaj, na ekranie. No i na razie spokojne tempo. Nie ma jakichś poważniejszych wymian w tej pierwszej rundzie. Raczej myślę, że rozpoznanie. Tutaj dobry atak na tułów Ogorzałka. Stop! Do narożniku. Koniec pierwszej rundy. No już mówiłem, że Ogorzałek reprezentant Halnego Nowy Sącz, więc Łukasz Pławecki przede wszystkim. No ale z drugiej strony. Podopieczny Tomasza Drwala w Szkole Walki Drwala, Szymon Petka, przecież Tomek Drwal, także w MMA podczas swojej bogatej kariery zasłynął tym, że raczej mocno bił, nokautował niż poddawał, chociaż oczywiście Tomek Drwal w swoim rekordzie ma także poddania. Zaczynamy drugą rundę. Ogorzałek, szare spodenki, czerwone spodenki Petka. Już od razu przeszedł do zdecydowanej ofensywy Stanisław Ogorzałek. Trafił lewym. I teraz podszedł do Petki. Petka odpłacił się paroma ciosami kontrującymi. Niskie kopnięcie Ogorzałka. No i jest pierwsze zejście do parteru podczas dzisiejszej gali. Czy udane? No jednak Ogorzałkowi nie udało się sprowadzić rywala, natomiast zrobił to Petka i od razu już ma dosiad. No klei się do swojego przeciwnika Ogorzałek, żeby nie dać mu miejsca na ground and pound. Stara się sweepować przeciwnika. Stara się toczyć, żeby zmienić tą niekorzystną pozycję. No dosiad, jeśli da się rywalowi rozkręcić, to jest bardzo problematyczna pozycja dla tego, który jest na dole.
No i na razie... No, zaciągnął swojego rywala. Ogorzałek pod siatkę, żeby móc uciec. Uciekł na razie z dosiadu. Teraz ucieka z parteru Ogorzałek, ale musi się zadowolić gardą. No jest cały czas praca z góry ze strony Szymona Petki. Pamiętajcie, nie ma łopci. No i też słyszymy, że Krzysztof Kułak uczula zawodników na to, że zabronione są ciosy łokciami. O tym też różnią się zasady pełni zawodowe Celtic Gladiator od półprofesjonalnych. No, na razie cały czas Petka w gardzie Ogorzałka. Końcówka drugiej rundy. Ponad 10 sekund. No i póki co niewiele pracy jest z góry ze strony Szymona Petki. I koniec drugiej rundy. No i od tego tak naprawdę zaczęło się, od próby sprowadzenia do parteru ze strony Ogorzałka, nieudanej, i zaraz skontrował tym samym Petka. I do samego końca już runda toczyła się na macie. No i tak samo jak podczas dwóch pierwszych odsłon, zaczęło się od nacisku zawodnika z Nowego Sącza, a więc Stanisława Ogorzałka, ale nadziewa się na lewe proste, odpowiada low kickami Ogorzałek. No i za każdym razem Petka daje trochę pola swojemu przeciwnikowi, po czym sam przechodzi do ofensywy. No i trochę rozkręcił się krakowianin. Trafił prawą, teraz zblokowany cios. Dawaj, dawaj, nie masz siły, Józef! Słyszymy z nowosądeckiego narożnika wskazówkę dla Ogorzałka, że Petka nie ma już sił, że powinien zaatakować. No, na razie nie może się rozkręcić Ogorzałek. Z narożnika słyszę cały czas porady, żeby poszedł do przodu, żeby zaczął składać kombinacje. Na razie nie za bardzo to wychodzi zawodnikowi z Nowego Sącza, oczywiście. Nowosądeczaninowi. I teraz mamy sprowadzenie kolejny raz, ale dobrze sproluje fighter z Krakowa. Dobry wyrzut bioder do tyłu, ale w końcu Ogorzałek dopina swego. I teraz zawodnik z Nowego Sącza w gardzie swojego rywala. Ale bardzo mocno wyrywa się Petka przeciwnikowi. Nie chce tam być. Parter nie jest ewidentnie dla Petki i stara się już uciekać z półgardy. No i teraz nie udało się jeszcze przejść Ogorzałkowi. Teraz dopiero przez moment miał pozycję boczną. Stara się utrzymać to Ogorzałek i ma rywala w boku. Teraz może albo próbować przejść do dosiadu, albo uderzać, tak jak teraz. Cały czas skręca się w tej pozycji Szymon Petka.
Skręca się do Żółwia. Petka i teraz wyszedł w końcu do stójki, tylko na moment jest dobre podcięcie rywala. I teraz Petka ma ogorzałka na dole, jest ground and pound, stara się uderzać zawodnik ze szkoły walki rywala. Popracował w ostatnich sekundach jeszcze prawą ręką przede wszystkim Szymon Petka. Koniec walki. Panie i panowie, znamy już decyzję sędziów. Decyzją sędziów 2-0. Ladies and gentlemen, by the majority decision, the winner is Stanisław Ogorzałek! A więc Stanisław Ogorzałek wygrywa pierwszy pojedynek dzisiejszego wieczoru na gali Celtic Gladiator 24. Większościowa decyzja 2-0. Już za moment Dawid Kutryn zapowie kolejną walkę. Panie i panowie, czas na drugą walkę dzisiejszej gali. Ladies and gentlemen, in a moment we'll begin the second fight of our Celtic Gladiator event 24. In the blue corner, please welcome 22 years old fighter from Szkoła Walki Drwala. His record presents one win and one loss. He's 1.70 meters tall. She weighs 556 kilograms. Please welcome Barbara Grabowska! Barbara Grabowska, kolejna zawodniczka ze szkoły walki Drwala. Zawodniczka, która ma w dorobku walki bokserskiej i generalnie to jest jej styl bazowy. A więc możemy się spodziewać raczej stójkowej taktyki ze strony Basi Grabowskiej, która do tej pory jeszcze nie zadebiutowała na zawodowym ringu, jeśli chodzi o MMA. Narożnik niebieski, Barbara Grabowska.
And her opposite in the red corner. Ladies and gentlemen, please welcome 22 years old fighter from Halny Nowy Sącz. She is 1.7 meters tall. She weighs 56 kilograms. Her record is very equalized because presents 4 wins and 4 losses. Please welcome Alicja Frączek! A to jej rywalka Alicja Frączek z Halnego Nowy Sącz. Dotychczas fighterka, która walczyła typowo amatorsko na amatorskiej lidze MMA. A na zawodach Almy walczymy w ochraniaczach na nogi, a także w kasku. Więc jest to już troszkę inny poziom. Te walki, które teraz widzimy, jest to walka półzawodowa, bez żadnych ochraniaczy, praktycznie wyglądająca jak walka zawodowa, ma jeszcze takie same rękawice jak podczas walk profesjonalnych. Tylko po prostu czas krótszy, bo 3 razy 3 minuty, a nie 3 razy 5 minut. Alicja Frączek, narożnik czerwony. Kategoria musza, walka, więc 57 kg. Trzy rundy po 3 minuty każda. Flyweight, kategoria wagowa 57 kg. Walkę poprowadzi sędzia Krzysztof Kułak. Bardziej doświadczona Alicja Frączek. Wzrost także na jej korzyść, aż 10 cm. Frączek wygląda mi na bardziej zbitą zawodniczkę. Fight! Natomiast właśnie wzrostem nadrabia zawodniczka z Nowego Sącza. Zobaczymy, jak się to wszystko ułoży. I od razu przeszła do wymiany Frączek. Weszła Grabowska w pół dystans, musiała odpowiedzieć czymś zawodniczka z Nowego Sącza. Zaciskajcie pięści przy prostym. No widzimy chociażby przy pracy nóg, przy sylwetce, że Grabowska czerpała ze swojego stylu bazowego. Przypominam, ona wcześniej zajmowała się pięściarstwem, a więc jest ta szeroka sylwetka. Bardziej kickbokserska sylwetka, bardziej pochodząca z Muay Thai jest pozycja jej rywalki, chociaż teraz już obie zawodniczki znalazły się w parterze i przechodzi do ground and pound. Fajterka z Krakowa, chwyta taktarowa, Alicja Frączek i ciągnie teraz tą dźwignię na nogę. Dźwignia na staw skokowy. No ale już uciekła z tego Barbara Grabowska. No i teraz ma swoją rywalkę Barbara Grabowska w pozycji bocznej. No ona jest tą bardziej masywną zawodniczką i powinien to być dla niej dobry scenariusz. Powinna raczej udanie kontrolować swoją rywalkę i na razie to wychodzi. Jest także cios z lewej ręki. No to jest najlepsza rzecz, jaką może w tym momencie robić Barbara Grabowska. Są cały czas ciosy, jest praca z góry. I stara się przetoczyć rywalkę Alicja Frączek.
Jest próba podebrania ręki do Amerykany. Ale już nogami przeszkodziła jej w tym frączek Grabowska. Jeszcze dokończyła paroma ciosami w parterze. Dobre zakończenie rundy przez fajterkę z Krakowa. Zaczynamy rundę numer 2. Grabowska na czerwono, na czarno frączek. Bardzo szybki doskok z lewą ręką w wykonaniu Grabowskiej. Na niskie kopnięcie frączek Grabowska od razu odpowiedziała całą serią. O, jest wymiana. No, obie zawodniczki pochodzą z klubów, które nacisk kładą na stójkę, podobnie jak panowie, którzy byli wcześniej. Zresztą to jest taki mini mecz między SWD a Halnym, bo zarówno Gorzałek i Petka reprezentowali dokładnie te same gymy, te same kluby. A tutaj Grabowska nie sklinczowała, chciała przycisnąć rywalkę do siatki. Trwa walka o pozycję, zakończona takim efektownym dosyć rzutem w wykonaniu Barbary Grabowskiej. I znowu pozycja boczna. Dociska, dogniata przeciwniczkę Grabowska. Próbuje zrobić krucyfiks, unieruchomić prawą rękę frączek. No i tak ma wystarczająco dużo miejsca Grabowska, aby atakować przeciwniczkę. No jest zawodniczką dosyć masywną. Fajterka z Krakowa. Bardziej szczupła, długonoga. Alicja Frączek korzysta teraz z warunków fizycznych i zmienia sytuację w parterze. No, mogła coś z tego wyrzeźbić fajterka z Nowego Sącza, ale z powrotem mamy pozycję przez chwilę boczną. Teraz znowu mamy pozycję boczną przez moment północ, południe, ale boczna według zunifikowanych zasad MMA jest znacznie lepsza. No i teraz znowu podebranie ręki do dźwigni. Stara się Amerykanę wyciągnąć Grabowska, ale jednak zmieniła taktykę. Parę ciosów na głowę w pozycji bocznej. Skręca się cały czas frączek. Wyjdź głową na drugą stronę i stań do góry. Ala, do góry, do góry. Słychać porady z narożnika frączek, żeby starała się już wstawać. No ale już nic nie zrobi tu Ala Frączek. Koniec drugiej rundy. No niby warunki fizyczne przemawiają na korzyść Alicji Frączek. Natomiast korzysta z tego, że jest bardziej masywna Barbara Grabowska w parterze, także silniejsza.
I nie dość, że nie ma za bardzo problemów z obaleniem rywalki, no to poza tym bardzo dobrze radzi sobie w parterze. No tutaj był ten moment, gdzie mogła przez nieuwagę stracić dobrą sytuację, dobrą pozycję. Oczywiście Grabowska na rzecz Frączek. No i zaczynamy, trzecia runda. Druga walka dzisiejszej karty Celtic Gladiator 24. Ale za każdym razem, gdy Frączek wchodzi do półdystansu, no to częstowana jest kilkoma ciosami ze strony, przypominam, byłej pięściarki Grabowskiej. Wydaje się, że to zawodniczka z Krakowa zdaje się kontrolować wydarzenia, chociaż teraz dobre wejście Frączek, ale to wszystko takie trochę chaotyczne mi się wydaje ze strony nowosądeczanki. To też nie mogło się powieść. No, kręci, skacze Frączek, ale nic z tego nie ma szans wejść. Nie dochodzą do celu te wszystkie ekwilibrystyczne techniki ze strony Alicji Frączek. Teraz zupełnie nieprzygotowany atak, bardzo dobrze kontruje Grabowska. Znowu sklinczowała i znowu będzie chciała przerzucić przez biodro swoją rywalkę i swego dopięła Grabowska. Ma znowu Frączek w pozycji bocznej i zaraz możemy spodziewać się znowu bombardowania lewą ręką. Trzeba powiedzieć, że za każdym razem, gdy Grabowska ma przeciwniczkę w parterze, no to jest dużo pracy z jej strony i teraz ma dosiad, kolejne ciosy spadają na głowę Alicji Frączek. Stara się wykorzystywać nogi, przewagę warunków fizycznych także w parterze, wychodzi z tej trudnej pozycji. Udało się uciec z dosiadu, ale kto wie, czy zaraz nie przejdzie gardy. No na razie Grabowska nie przejdzie gardy, bo została zamknięta. Zapięła gardę Alicja Frączek. No stara się wykombinować z pleców dźwignię na łokieć, ale nie daje jej za bardzo miejsca Grabowska. No, nie udało się i teraz znowu trudna sytuacja Alicji Frączek, która zbiera sporo ciosów. Jest końcówka trzeciej rundy. Stara się wstawać Frączek, ale ugina się pod naporem ciosów Grabowskiej. To jest koniec walki. No i tutaj raczej nie powinno być problemów z wytypowaniem zwycięzczyni. Grabowska, myślę, pełna kontrola przez wszystkie trzy rundy. Swoje momenty Alicja Frączek gdzieś w stójce, ale to były dosłownie momenty. Potem już coraz bardziej zmęczona fajterka z Halnego. No i coraz mniej przygotowane ataki. Efektem tego, no właśnie, znowu parter, pozycja boczna i obijanie twarzy przez Barbarę Grabowską. Panie i panowie, znamy już decyzję sędziów, którzy byli jednogłośni. Ladies and gentlemen, by an unanimous decision, the winner is Barbara Grabowska! Oczywiście tutaj niespodzianki być nie mogło, jak już mówiłem,
dosyć jednostronny pojedynek, mimo że była to decyzja. Panie i panowie, a my za moment rozpoczniemy trzecie starcie dzisiejszego wieczoru. Ladies and gentlemen, we are just up to begin the third fight of Celtic Gladiator 24 here in Bielsko-Biała. In the blue corner, please welcome the fighter from Uzbekistan but representing Silesian Cage Club. He's 24 years old. He's 1.79 meters tall. He weighs 66 kilograms. His record presents 3 wins and no losses. Please welcome Boksodirion Yamaldinov! Ben Sultan Alauddin Muhammad ibn Tekish oğlu Jaloliddin Manguberdim. So'nggi Xorazm shoh. Kindik xonim to'kilgan ona tuprog'imni g'animlardan ozod etish mening chekimga tushdi. Bu yo'lda taqdirni ofatlarga giriftor qilmadi. A więc już do klatki zmierza Bohodir Jon Jamaldinov, fighter pochodzący z Uzbekistanu, ale reprezentujący Silesian Cage Club. Zawodnik, który jest mistrzem Polski MMA, tytuł zdobył w zeszłym roku, 2018, podczas zawodów ALMMA. Sohachevie. Oilam bag'rida kechgan osuda damlarda ham zurriyodlarimga jang san'atini o'rgatib, nogahonda kelishi mumkin bo'lgan xatarlardan. Mieszkający i trenujący Bohodir Jon Jamaldinov w Katowicach. Bosqinlar ostida toptalgan va chociażby Artur Sowiński wywodzi się z Silesian Cage Club. Narożnik niebieski, Boksodirion Jamaldinov. Qalbimni ona yurtimni g'animlardan himoya qilish maqsadi bir lahza ham. And in the red corner, ladies and gentlemen, please welcome 20 years old fighter representing Halny Nowy Sącz. He weighs 66 kilograms. He's 1.77 meters tall. In his record, we can find 2 wins and no losses. Please welcome Krzysztof Lelito! Na podejście, w drodze do klatki, Krzysztof Lelito. Zawodnik, którego mogą państwo kojarzyć chociażby z gal Halnego Nowy Sącz, Halny Fight Organization, reprezentant Halnego Nowy Sącz. Także walczył na Celtic Gladiator w Olsztynie. Było to w maju, czy tam, w kwietniu, pod koniec zeszłego roku. Pokonał tam po bardzo zaciętym pojedynku Kacpra Kuchmacza. Wygrał ten bój przez dźwignię na łokieć Lelito. Natomiast potem już w październiku pokonał Dariusza Brzezińskiego na gali Halny Fight Organization numer 5 przez techniczny knockout po uderzeniu. A więc ponad rok minął od ostatniej gali Celtic Gladiator, końcówka kwietnia 2018, gala Celtic Gladiator numer 20 w olsztyńskiej Urani. Zwiedza
organizacja Alberta Jarzębaka Polska, bo najpierw był Kraków, następnie Nowy Sącz, potem Olsztyn, a teraz ląduje na rożnik czerwony Krzysztof Lelito. Walka semi-pro, dystans 3 rund po 3 minuty, każda kategoria wagowa 66 kg. Walkę poprowadzi sędzia Krzysztof Kułak. 2 cm wyższy Joe Maudinow, 4 lata starszy Uzbek, no i nieco bardziej doświadczony, ale jak już mówiłem, to jest mistrz Polski w amatorskim MMA z roku 2018. Sędzia. Walka! No i bardzo szybko przychodzi Lelito do rzeczy, do konkretów, stara się sprowadzić przeciwnika do parteru. Trzeci reprezentant halnego Nowy Sącz dzisiaj w klatce. No i na razie to Uzbek sprowadził go do parteru, ale już przesłipował swojego rywala i stara się pracować Lelito nad odwrotnym trójkątem. No tutaj sytuacja w krótkich odstępach czasu zmieniała nam się jak w kalejdoskopie. No i stara się gdzieś pracować nad trójkątem Lelito, ale nie daje, spycha nogi rywala Joe Maudinow. Teraz unieruchomił Lelito lewą rękę przeciwnika, ale nie może unieruchomić rywala. No i już Joe Maudinow ma przeciwnika. No nie, to właściwie Lelito złapał rywala do gilotyny. No i teraz bardzo dobra okazja do zakończenia pojedynku przed czasem. Ale wyrywa się Uzbek. Jeszcze jedno podejście do duszenia gilotynowego. Czyżby teraz? Stop! Koniec walki! A więc Krzysztof Lelito kończy przez duszenie gilotynowe w pierwszej rundzie Bohodirdżona Joe Maudinowa. Reprezentant halnego Nowy Sącz szybko poszedł do parteru, tam sytuacja nam się zmieniała. Raz jeden był na górze, raz drugi, ale w końcu chwycił szyję swojego rywala. Reprezentant halnego. No i jako pierwszy dzisiaj zakończył swój pojedynek przed czasem. Walka zakończyła się w pierwszej minucie i 53 sekundzie pierwszej rundy. Ladies and gentlemen, by submission, the winner is Krzysztof Lelito! A więc Krzysztof Lelito poddaje swojego przeciwnika w pierwszej rundzie. Gratulujemy! Skończyliśmy część półzawodową, pora na walki w pełni profesjonalne. Przed nami 3 pojedynki. Panie i panowie, przechodzimy do kolejnego starcia undercardowego. Ladies and gentlemen, the next undercard fight is just up to begin. In the blue corner, please welcome 20 years old fighter from Moldova, Hightower Gym. He is 1.765 meters tall. He weighs 68 kilograms. His record presents one win and no losses. Please welcome Daniel Raibu! It's what you hearing, listen. It's what you hearing, listen. It's what you hearing, listen. X gon' give it to you. Wait
Rytmy kawałka DMX-a do klatki idzie Daniel Rojgu, zawodnik reprezentujący Mołdawię, Hightower Gym. Ja znam tego zawodnika, gdyż miałem okazję komentować galę z jego udziałem w tym roku, w maju w Wilnie na gali MMA Bushido. Wszedł jako późne zastępstwo do pojedynku z Karolisem Buslisem. Walka wyglądała tak, że cały czas Litwin go obalał, ale Rojbu czekał na jedną decydującą walkę, jedną decydującą akcję w stójce. Trafił raz, drugi, posłał Litwina na deski, dokończył przez ground and pound, a więc musi na to przede wszystkim uważać Paweł Szumlas. Paweł Szumlas, który również do karty został dołączony, no dosyć późno. Zapełniają się powoli trybuny hali pod Dębowcem w Bielsku-Białej, ale tutaj będzie jeszcze więcej ludzi, więcej tych lokalnych bohaterów będzie wchodzić do klatki. Przed nami jeszcze część główna z Martą Waliczek, Michałem Więckiem i Adrianem Dudkiem na czele. Daniel Rojbu, narożnik niebieski. And in the red corner, please welcome 21 years old, debuting in professional MMA fighter from Das Berserkers Team Bielsko-Biała. He's 1.78 meters tall, he weighs 68 kilograms. Paweł Szumlas! Paweł Szumlas, pierwszy reprezentant klubu Das Berserkers Team Bielsko-Biała, podopieczny trenera Damiana Herczyka. Zawodnik, który już niedługo miał przechodzić na zawodostwo, no i tak się jakoś złożyło, że zawodowy debiut przypadł na galę w jego rodzinnym Bielsku. Paweł Szumlas, wcześniej walki dla Babylon MMA, walki półprofesjonalne, jest także mistrzem Śląska w amatorskim MMA organizacji ALMMA. Pokonał na Babilonie w 2018 roku w grudniu Tomasza Smyka, oczywiście po świetnym, zaciętym bardzo pojedynku. No jestem ciekaw, jak wypadnie z dosyć groźnym Mołdawianinem, jak już mówiłem, obdarzonym mocnym ciosem. Paweł Szumlas, narożnik czerwony. Walka odbędzie się na dystansie 3 rund po 5 minut. Każda profesjonalna walka MMA kategoria 68 kg. Walkę poprowadzi sędzia Krzysztof Kułak. 12 centymetrów różnicy na korzyść Polaka. Doświadczenie mniejsze, ale tylko o jedną walkę, więc tak naprawdę nie ma żadnej różnicy w doświadczeniu, bo Szumlas bił się już na dużych galach, natomiast niekoniecznie w walkach w pełni zawodowych. On bił się na dystansie 3 razy 3 minuty, ale tak poza tym niczym specjalnie się zasady nie różniły od tych zawodowych. Do swoich narożników. Obsługa. Nie wkładaj otwartych palców. Ok? Zamknij pięść. Zwraca uwagę Rojbu Krzysztof Kułak, aby zamknął pięść, nie pchał palców do przodu, bo może się to skończyć kontuzją oka. No to jest akurat powszechny problem ostatnio w MMA. Tak więc kontynuujemy, jeszcze trochę przetarta mata przez obsługę. No i tak, to jest to, o czym mówiłem gdzieś.
poluje na jeden decydujący cios zawodnik z Mołdawii. Teraz próba obalenia. Ale bardzo dobrze wybronił to Szumlas. I teraz udało się przeciwnika sprowadzić, ma rywala w parterze. Karol Szumlas. Paweł Szumlas oczywiście. No i na razie spokojnie pracuje sobie nad przeciwnikiem Paweł Szumlas. Cały czas w ruchu jest lewa ręka. Unieruchomił prawą ręką jedną z rąk rywala zawodnik z Bielska. Jest przejście do pozycji bocznej. Tutaj już można bić łokciami. Jest to pojedynek zawodowy 3 razy 5 minut. Ale jednak no, przez moment miał bardzo dobrą pozycję Bielszczanin. Natomiast wszedł w półgardę, złapał go w półgardę Daniel Rojbu. Robi sobie miejsce na ground and pound. Zaatakował dla odmiany prawą ręką. Teraz łokieć, lewy łokieć w wykonaniu Polaka. Tak, szukał gdzieś Rojbu nogi Szumlasa. Bardzo czujnie. Posłuchał zresztą swojego trenera, Paweł Szumlas. I teraz w żółwiu jest Daniel Rojbu, obija jego głowę. Paweł Szumlas, pasywna obrona ze strony Mołdawianina. Zaraz Krzysztof Kułak może zakończyć ten pojedynek. I tak się dzieje. A więc drugi pojedynek dzisiejszego wieczoru na karcie wstępnej Celtic Gladiator 24 kończy się przed czasem i to znowu w pierwszej rundzie. Paweł Szumlas wygrywa przez uderzenia w parterze, przez techniczny knockout z Danielem Rojbu. A więc udany zawodowy debiut reprezentanta Das Berserkers Team Bielsko-Biała. Panie i panowie, w trzeciej minucie i piątej sekundzie przez TKO walkę wygrywa. By TKO the winner is Paweł Szumlas! A więc zwycięzca pierwszej zawodowej walki podczas dzisiejszej gali Celtic Gladiator w Bielsku-Białej w hali pod Dębowcem. Paweł Szumlas, techniczny knockout. Pierwsza runda. I przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego starcia. The fifth fight of Celtic Gladiator 24 is about to begin. In the blue corner, please welcome the 20-year-old fighter from Shark Top Team Bytom,
He's 1.73 meters tall. He weighs 70 kilograms. His record presents one win and one loss. Patryk Grzemski! Więc Patryk Grzemski, kategoria lekka do 155 funtów, czyli do około 70 kilogramów. Jest to rewanż za walkę w 2016 roku na zawodach Alma w Sokaczewie. Wówczas Grzemski pokonał Lamparskiego przez poddanie duszeniem gilotynowym. Łącznie 15 walk dla Amy, dwa razy doszedł zawodnik z Górnego Śląska do finału. Starty także na polskiej lidze kickboxingu. Widzimy zresztą jego narożniku Michał Matrix Królik. Jeden. Patryk Grzemski, narożnik niebieski. Jeden z najlepszych zawodników niskich kategorii w Polsce. And in the red corner. Mówi oczywiście o Michale Króliku. 20 years old fighter from Das Berserker Steam Bielsko-Biała. He weighs 70 kilograms. He is 1.77 meters tall. He wants to equalize today his record because it presents one win and two losses. Ladies and gentlemen, please welcome your hero, Filip Lamparski! No, ożywiła się publiczność na hali w Bielsku-Białej. Do klatki już zmierza Filip Lamparski. Czy zrewanżuje się swojemu przeciwnikowi za walkę amatorską sprzed 3 lat? Reprezentant Das Berserker Steam Bielsko-Biała. 16 walk na zawodach Almy. 3 razy wygrał zawody, raz doszedł do finału przed MMA. Trenował także kickboxing i Muay Thai. Dotychczas dwie walki zawodowe Lamparskiego. Podczas ostatniego pojedynku przegrał z Piotrem Kacprzakiem podczas gali Babylon MMA 6 w grudniu 2018 roku. No, powiedział, że nie mógł przygotować się tak, jak sobie do tego zażyczył, do tamtej walki. Miejmy nadzieję, że teraz wszystko przebiegło zgodnie z planem. Z kolei walka z Adrianem Kempą była jedną z najlepszych w 2018 roku. Tam sytuacja, kontrola przechodziła z rąk do rąk i cały czas się zmieniała. Ostatecznie zwycięsko z tego boju wyszedł Kempa. Filip Lamparski! No i widzimy fagat 70 kg. Lightweight division, kategoria wagowa 70 kg. Dystans 3 rundy po 5 minut. Każda walkę poprowadzi sędzia Krzysztof Kułak. Doświadczenie takie samo. 4 cm wyższy reprezentant gospodarzy. No zobaczymy. Debiut miał świetny, chociaż przegrany. Jak już mówiłem, walka z Kempą wyglądała tak, że miał Lamparski rywala na deskach po bekwiście. Mógł go poddać trójkątem, natomiast szybko się wystrzelał. Nie wytrzymał pojedynku fizycznie, no i przegrał przez dźwignię na łokieć. Ale powtarzam, w trzeciej rundzie po naprawdę fenomenalnym pojedynku. No i zobaczymy, czy Lamparski odniesie swoje pierwsze zawodowe zwycięstwo w MMA. Grzemski trenuje także w Bytomiu w filii Shark Top Team klubu z Łodzi. No, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać, jak będzie kształtowała się druga walka, drugie starcie tych panów. Zaczął niskim kopnięciem akcję Lamparski. Teraz obrotówka. Bardzo mocno na nogach pracuje Lamparski, bardzo sprężynuje. Grzemski słynie z agresywnego początku w swoich pojedynkach. Tutaj widzimy, że raczej na spokojnie podszedł do rywala. Ale może zaraz zawodnik z Bytomia włączy kolejny bieg. Dużo rozpoznania, dystansowania.
Ale widać, że bardzo dynamiczny jest Lamparski. Ale teraz nadział się na kontrę prawą ręką. No, próbuje dobrać się do przeciwnika Filip. Dobrze pracuje obiema rękami. Fighter z Bytomia. Przez chwilę clinch zakończył to middle kickiem Grzemski. A teraz bardzo dobrze lewym prostym popracował Lamparski. Backfist, no tak, to jest jedna z jego firmówek. On już posyłał rywali tą techniką na deski. Z kolei całkiem nieźle pracuje wykroczna noga Grzemskiego. Middle kick po raz kolejny doszedł do celu. Tutaj cały czas jest duże napięcie. Wydaje mi się, że kto trafi mocno, może uzyskać bardzo dużą przewagę tutaj. Być może zakończyć nawet tą walkę. Uspokoił się Lamparski, nie skacze już tak bardzo. Wyższy jest od swojego rywala, to widać. Niby to tylko 4 cm, ale no, przewaga warunków fizycznych jest ewidentna. I dopiął swego Lamparski, sprowadził przeciwnika na matę. Stara się przychodzić gardę przeciwnika Filip Lamparski. Nie łap się siatki, nie łap się siatki. No i jest w półgardzie teraz. Widzimy dziewczyna Filipa. Bardzo dobrze na razie broni się Grzemski. Nie jest mu w stanie nic zrobić Filip Lamparski. Dopiero teraz będzie starał się razić swojego przeciwnika łokciami. No, bardzo dobre położenie, bo jeszcze ma swojego trenera Damiana Herczyka zaraz obok, zaraz za siatką. Bardzo dobrze słyszy wszystkie wskazówki Filip Lamparski i dochodzą te łokcie. Nie są one mocne, ale punktuje. Fighter z Bielska. Teraz trochę rozkręcił się Lamparski. No, musi nie dawać miejsca właśnie na ciosy łokciami Grzemski. Teraz wrócili obaj panowie do gardy. No i przez chwilę udało się odepchnąć Grzemskiemu rywala, ale bardzo szybko Lamparski wrócił do parteru i ma dosiad. Trafia łokciami, łokcie rozbijają gardę Grzemskiego. Duże kłopoty zawodnika z Bytomia, Patryk Grzemski w dużych opałach, końcówka pierwszej rundy. I udało się zrewanżować Lamparskiemu. Lamparski zwycięża po raz pierwszy w zawodowym starcie. Ależ rozciął on tymi łokciami, koszmarnie mocnymi łokciami swojego rywala. A więc dwie pieczenie na jednym ogniu upiekł reprezentant Berserkers Bielsko-Biała. Po pierwsze, wygrał w zawodową walkę. Po drugie, zrewanżował się przeciwnikowi za porażkę sprzed 3 lat.
A więc cieszy się publiczność w hali pod Dębowcem. No mieliśmy, teraz drodzy werdykt. Państwo, w 4:50 pierwszej rundy TKO by TKO. The winner is Filip Lamparski! A więc Filip Lamparski zwycięża przez techniczny knockout w pierwszej rundzie. No, dosłownie 10 sekund dzieliło od końca pierwszej rundy Lamparskiego. Panie i panowie, przed nami ostatnie starcie undercardowe dzisiejszej gali. Ladies and gentlemen, in a moment we will begin the last undercard fight during Celtic Gladiator 24 in Bielsko-Biała. In the blue corner, please welcome the Ukrainian fighter representing Sparta Ivano-Frankivsk. He is 1.8 meters tall. He weighs 63 kilograms. 20 years old, looking for his first victory in professional MMA here in Bielsko-Biała, because his record presents no wins and two losses. Mikhail Kurk! No i ostatnia walka karty wstępnej gali Celtic Gladiator 24. Pojedynek między Patrykiem Chrobakiem a Michałem Kurchem. Zawodnik z Ukrainy. 5 walk zawodowych, wszystkie przegrane. Ostatnia z Patrykiem Trytkiem na gali VFCL w Stargardzie Szczecińskim. Także no, niezbyt udany początek zawodowej kariery Ukraińca. Przegrał po kolanie i serii ciosów z Patrykiem Trytkiem. Z kolei z Bogdanem Buleckim przegrał bardzo szybko, dosłownie po 4 sekundach. Chciał przybić rękawicę z Polakiem, ale zamiast rękawicy dostał nogę w głowę. A więc ciężki knockout dla Ukraińca. Nie skończyło się to dobrze. Z tego co pamiętam, chyba nawet opuścił klatkę na noszach. Narożnik niebieski, Michał Kurch. And in the red corner, ladies and gentlemen, please welcome 19 years old fighter from Das Berserkers Team Bielsko-Biała. He's 1.8 meters tall, he weighs 64 kilograms. His record presents 2 wins and no losses. He wants to still be unbeaten. Please welcome Patrick Chrobak! Chłopacy kręcą się na mieście. Nocy kluba dziś i tańczą w lateksie. Lecę, lecę pod prąd, pod prąd. Lecę, lecę, masz telefon, to dzwoń. Mordo, zrobimy becel, PCV. Rury gniecie, poznasz rury. Patrick Chrobak, no będzie tutaj zdecydowanym faworytem. W tym pojedynku przygodę ze sportami walki rozpoczął w wieku 15 lat, ale po przykrych przeżyciach, a więc no taki trochę filmowy scenariusz, no bo oczywiście bielszczanina. Wcześniej trenował lekkoatletykę, pływanie czy różne sporty drużynowe. 4 razy wygrał zawody amatorskiej ligi MMA, 2 razy doszedł do finału. W lutym 2015 właśnie na Almie przegrał z Cezarym Oleksiejczukiem, bratem Michała. Porównanie, rok młodszy Chrobak, taki sam wzrost, waga 63 kilo. No tutaj akurat Kurk ma troszkę inny bilans, no ale w każdym razie ujemny. Chrobak, 2 walki, 2 zwycięstwa. Chrobak, trzeba też wspomnieć, że ma zawodową walkę na zasadach K1.
którą wygrał z Adrianem Stasiakiem. Patryk Chrobak. Kategoria wagowa 65 kg. Dystans walki 3 rundy po 5 minut. Każda walkę poprowadzi sędzia Krzysztof Kułak. A więc zaczynamy. Chrobak, białe spodenki, czarno-niebieskie, kursz. No i słyszymy bardzo mocny doping dla reprezentanta Berserkers bielsko-biała. Stara się przyprzeć swojego przeciwnika, bardzo mocno zepchnąć do defensywy Chrobak. Odpowiada kopnięciami kurcz. No i sklinczował teraz Ukrainiec, stara się dopchnąć do siatki, ale zasypuje już gradem ciosów w stójce swojego przeciwnika Chrobak. Jest kolano, jest atak na tułów, na głowę, są łokcie w stójce. Oj, duże problemy zawodnika z Ukrainy i Patryk Chrobak idzie jak po swoje, ucieka, korzysta z przestrzeni klatki kurcz. No, jest backfist w powietrze, ale tylko kwestia czasu, kiedy znowu Polak zaatakuje. Prosty na prosty. Znowu to samo, teraz stara się atakować tułów zawodnik z Ukrainy, ale odczuł jeden z ciosów Chrobaka. No i teraz bardzo duże problemy. Wydaje mi się, że zaraz może być koniec, zwłaszcza jest bardzo dużo czasu do końca i kończy ten pojedynek Krzysztof Kułak. Złapał się w pewnym momencie gdzieś w miejsce na tułowiu Michał Kurcz, dał do zrozumienia, że już jest napoczęty swojemu rywalowi. A więc Patryk Chrobak, no co mu innego zostało, jak wykorzystać słabość rywala. Zadanie wykonał, trzecie zwycięstwo na zawodowym ringu, bądź też w zawodowej klatce. W każdym razie trzecie profesjonalne zwycięstwo zawodnika z Bielska. Panie i panowie, pierwsza minuta i 30 sekunda pierwszej rundy przez by the referee stoppage. The winner is Patryk Dosyć łatwe zwycięstwo Patryka Chrobaka nad reprezentantem Ukrainy Michałem Kurczem.